Dzień dobry. Witam moich słuchaczy, witam wszystkich. Dzisiaj będzie długo zapowiadany, dawno zapowiadany przeze mnie temat religię. Mówię szczerze, nie za bardzo chciałem do tej pory mówić o religiach, gdyż to jest bardzo kontrowersyjny temat. To nie jest kontrowersyjny temat dla mnie. Dla mnie jako Józefa, gdyż ja to dokładnie już od dłuższego czasu przemyślałem, chociaż cały czas dowiaduję się nowych rzeczy. To nie jest temat zamknięty, no i pewnie się będę dowiadywał jeszcze coraz to nowszych rzeczy. Chodzi mi tylko o moich znajomych, o moich słuchaczy, o rodzinę, gdyż jest bardzo dużo osób, które znam, jest bardzo mocno osadzonych jeszcze dalej w religii. Dla nich to jest bardzo ważny temat, a nie chciałbym nikogo urazić. Z tym, że no nie jestem, nie mogę za bardzo owijać bawełnę. Jeżeli już mam zacząć mówić, to mówię prawdę. To, co wiem. Ale to są moje tylko. To są te informacje i te moje przemyślenia. Choć będę się tutaj starał jak najwięcej polegać na informacjach dostępnych, ogólnie dostępnych. Dlatego, że to jest bardzo trudny temat i ci, którzy są bardzo mocno osadzeni w religii, ci, którzy bardzo mocno wierzą w religię, proszę nie oglądajcie tego. Ja przez długi okres, to znaczy to jest około półtora roku, powyżej roku, około półtora, dyskutowałem z teologami. Kiedyś byłem poproszony na taką grupę teologiczną. Nie będę tutaj wymieniał nazwy może tej grupy. Tam dyskutowałem z teologami. Zaproszono mnie na tą grupę ze względu na inny pogląd na temat duchowości, który ja prezentowałem, na temat Boga. I byłem takim, jakby to można powiedzieć, na początku traktowanym jako chłopca do bicia. Czyli podśmiewano się z tych moich teorii, tak nazywano teorie. To długo nie trwało, ale tak było. Ja zdecydowałem się, ja już tu mówiłem nieraz, ja zdecydowałem się przystąpić do tej grupy tylko z jednej przyczyny. To był okres, kiedy bardzo mocno pracowałem nad swoją pychą, nad swoją pokorą. I potraktowałem to jako naukę pokory. I to była dla mnie olbrzymia lekcja pokory. Na tej grupie teologicznej to byli teologowie nie tylko chrześcijańscy, wszyscy ze wszystkich odłamów chrześcijaństwa, tam byli przedstawiciele, tam byli z Hare Krishna, judaizm, buddyzm, wszystko tam było. Cokolwiek kto sobie zamarzył, to tam znalazł. No chyba, że jakieś tam jakieś małe religie to, no nie, no ale co takie większe, to tam wszyscy byli przedstawiciele. W tym okresie, co mogę powiedzieć, bardzo wiele się nauczyłem i za to jestem im wdzięczny, bardzo dużo. Nauczyłem się, znaczy no, wyszło na to, że w końcu tyle dostałem od nich dowodów na manipulacje, niedopowiedzenia, mnóstwo. Dostałem mnóstwo dowodów od nich, właśnie od nich. Dlatego należy słuchać. Możecie się z kimś nie zgadzać, ale słuchajcie go. Nie myślcie tylko o tym, by powiedzieć swoje zdanie, tylko słuchajcie, co ktoś ma do powiedzenia. Wyciąganie wniosków zostawcie na sam koniec. A najlepiej nie wyciągajcie wniosków, tylko magazynujcie informacje. Dowiedziałem się między innymi, jak ich dyskutować z teologami.
A to znaczy, oni mają taką zasadę, to jest bardzo dobra zasada, jakiekolwiek twierdzenie, jeżeli coś twierdzą, cytują, to muszę podać dokładne księgę, werset i tak dalej. Tylko jeżeli, przepraszam, jeżeli otrzymujecie coś takiego, źródło, nigdy nie czytajcie tylko tego urywku, co wam podadzą. Czytajcie z kilkanaście urywków przedtem i potem, czyli najlepiej ze dwie, trzy strony. I ten najczęściej się okazuje kompletnie inny sens. Trzeba, informacja zawsze jest, tylko nie szukajcie jej wyrywkowej, gotowców takich, że ktoś tak powiedział, to tak jest. Nie, sprawdzajcie to. Piję sobie kawkę, świeżutko zrobiona, najlepsza kawa, jaka może być. Oprócz Biblii, bo przedtem ja nigdy na temat Biblii, na temat Pisma Świętego nic, praktycznie nic nie wiedziałem. To były takie dla mnie pojęcia z kosmosu. To, co usłyszałem na religii, to, co usłyszałem w kościele i koniec. A tam była dyskusja na temat cytatów. Moje pojęcie, moje spojrzenie na te różne cytaty były kompletnie inne, gdyż ja potrafiłem spojrzeć na to z poziomu duchowego, co one znaczą. No nikt inny tak nie potrafił z tamtej grupy. Chociaż poznałem, to muszę wam powiedzieć, ciekawe osoby, na przykład poznałem i mistyków. Mistycy to jest specjalna grupa osób. Mam taką przypadłość, że się rozumiem z nimi. Czyli ja rozumiem, co oni mówią. Obojętnie z jakiej oni będą tam grup, czy tam. Znaczy, mistycy nigdy tam praktycznie nie należą do żadnej grup, ale mogą się wywodzić z różnych religii. Wszyscy ze sobą się dogadują, ja z nimi też. Gdyż wszyscy mówimy o tym samym. Dlatego mistycy są bardzo niewygodni dla religii. Bardzo niewygodni są. I nie są lubiani przez to, przez różnych przywódców religijnych. Nauczyłem się jednej rzeczy, że osoba duchowna, nazwa duchowny, duchowieństwo, osoba duchowna nie ma nic wspólnego z duchowością. Do takich wniosków doszedłem po czasie. To tak naprawdę nie ma nic wspólnego z duchowością. To tylko nazwa. Nazwa z tej całej, z tego całego celu, który oni powinni nam przekazywać, czyli zbliżać nas do Boga, rozwijać w nas duchowość. Kompletnie tego nie realizują. I następnym takim elementem, który miał wpływ na moją wiedzę na temat, znaczy siał następne zwątpienie na temat religii, to była Tony DeMello. Na pewno część z was na pewno zna to nazwisko. Chciałbym wam taki na początek przytoczyć jego przypowieść Antonego DeMello. Chyba. Ale to już nie pamiętam dokładnie, z której to książki jego. Bo Antony de Mello, no, dla mnie to jest fascynujący człowiek, gdyż takie jego spojrzenie na religię, na różne elementy tej wiary są niesamowite. Są tak proste i dające zawsze do myślenia. A więc jest taka Antonego de Mello przypowieść. Przyszedł do wioski. Była wioska sobie gdzieś tam w dżungli, żyli sobie. Mieli czarownika, wodza, nie znali ognia. Znaczy, był ogień tylko wtedy, jak na przykład się puszcza paliła, to wtedy mogli sobie ten ogień, jeżeli zdążyli przez jakiś czas utrzymać, to był ogień, a tak to nie umieli go rozpalać. Ale przyszedł człowiek, wędrowiec, który tworzył cuda.
On potrafił zrobić ogień. Miał krzesiwo, chupkę i rozpalał ogień. Potrzebny był ogień, pach, rozpalał, się paliło. Mogli jeść pieczone mięso. Wszyscy byli zafascynowani tym człowiekiem, gdyż dla nich to był wielki mag. On potrafił tworzyć ogień. Taki cudotwórca. To jak Bóg. Ich szaman, który rozmawiał i z przodkami, z duchami, z Bogiem, tego nie potrafił. To ten był od niego wyższy, bo potrafił krzesać, potrafił robić ogień. I ludzie się gromadzili wokół niego, nosili mu różne prezenty. W tej wiosce nagle się zrobił kimś bardzo ważnym. No, szaman i wódz byli zazdrośni o to. No więc szaman w końcu myślał, że no nie, że on tak nie może do tego dopuścić, żeby ktoś był ważniejszy od niego. Więc szaman zaplanował zabić jego. Więc zamordował go w nocy. Ale że ten kult tego szamana, ten kult tego człowieka, tego ognia, był tak wielki wśród tych jego ziomków w tym plemieniu, że postanowił, że zbudował ołtarzyk taki i położył na tym ołtarzyku krzesiwo, tą chupkę. I całe plemię od tej pory modliło się do tego krzesiwa, do tej chupki, gdyż te krzesiwo dzięki tym narzędziom ten wielki szaman, którego zamordowano, potrafił krzesać ogień. I ta przypowieść mnie zastanowiła. Zacząłem przypominać, co zrobiono z Jezusem. Piękna przypowieść Antonego de Mello. Następnym, powiem wam, zostawimy teraz Antonego de Mello. Jak ktoś będzie miał ochotę, to niech sobie poczyta, bo są niesamowite rzeczy. Te jego przypowieści dające dużo do myślenia. A teraz, jak już przypomniałem coś o Jezusie, to chciałem wam powiedzieć, że faktów takich podobnych historii z Jezusem, to było kilka w historii ludzkości. I to wygląda tak, jakby to był plan, projekt zaplanowany przez jakąś cywilizację, która ten projekt wprowadzała w różnych punktach na Ziemi, żeby zaimplantować religię. Tego typu religię. I proszę bardzo, pierwszy przykład. Horus z Egiptu, 3000 lat przed Chrystusem, narodził się w wyniku niepokolonego poczęcia cudem przez Izys, Izydę, 25 grudnia. Początkowo była to data narodzin Boga Ozyrysa, ale Ozyrys i Horus stawali się aspektami tej samej postaci, gdyż cała sytuacja zmierzała w kierunku monoteizmu. Jego narodzinom towarzyszyła gwiazda na wschodzie ze wskazaniem, które szło trzech królów, by oddać cześć nowonarodzonemu Zbawcy. Przepraszam, zmienię okulary. W wieku 12 lat był nauczycielem syna marnotrawnego, a w wieku lat 30 został ochrzczony. Przepraszam, został ochrzczony przez postać zwaną Anub i tak zaczął się jego stan duchowny. Horus miał 12 uczniów, z którymi podróżował, czyniąc cuda, takie jak uzdrawianie chorych i chodzenie po wodzie. Horus był znany pod wieloma imionami. Prawda, światło, pomazaniec Boży, dobry pasterz, baranek Boży.
i wiele innych. Po tym, jak został zdradzony przez Tyfona, Horus został ukrzyżowany, pochowany na 3 dni, a potem zmartwychwstał. Te atrybuty Horusa, oryginalne czy nie, wydają się przenikać wiele światowych kultur, a dla wielu innych bogów mitycznych struktura jest taka sama. Taki Katalończyk, były ksiądz Logari Pujol, który studiował teologię na Uniwersytecie w Strasburgu, biblista, badacz tekstów staroegipskich, wspólnie z żoną napisał książkę Jezus 3000 lat przed Chrystusem, Faraon zwany Jezusem. I podają takie fakty. Te fakty są w takiej formie pytań i odpowiedzi. A czy pan zna słowa modlitwy Ojcze Nasz, którą podobno ułożył Jezus i nauczył jej ludzi? Oczywiście, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje i tak dalej. Ta modlitwa znajduje się w tekście egipskim z 1000 roku przed Chrystusem i jest znana jako modlitwa ślepca. W tym samym tekście znajdują się także słowa, które później staną się błogosławieństwami Jezusa. Proszę posłuchać, cała teologia starożytnego Egiptu pojawi się w Jezusie. Również Stary Testament, 600 lat przed Chrystusem, jest przeniknięty monoteizmem faraona Aketona 1360 roku przed Chrystusem. Wróćmy do boskiego poczęcia Jezusa. Teogamia, małżeństwo Boże, pochodzi z Egiptu. Bóg zapładnia królową i rodzi się nowy faraon. Jest też tekst egipski w języku demotycznym z 550 roku przed Chrystusem, opowieść Satmiego, w którym czytamy. Cień Boga pojawił się przed Mahituskhet i oznajmił jej. Będziesz miała syna, którego będą zwać Si Osiris. Czy to coś panu przypomina? Anioła ze zwiastowaniem Maryje? A powiedzieć panu, co znaczy Mahituskhet, łaskawa łaski pełna. Osiris znaczy syn Boga, czyli syn Ozyrysa. Kim jest Satmi w tej opowieści? Mężem Mahituskhet. Satmi znaczy ten, który czci Boga. To samo uczyni później Józef, zwany w Ewangelii Sprawiedliwym. Potem Herod będzie chciał zabić Jezusa. W mitologii egipskiej Set chce zabić dziecko imieniem Horus. Jego matka Izyda ucieka więc z nim, tak jak święta rodzina ucieka do Egiptu. A co z mirrą, kadzidło i złotem? Egipcjanie uważali je za emanację boga Ra. Złoto było jego ciałem, kadzidło jego zapachem, a mirra jego nasieniem. A obrzezanie Jezusa to rytuał wśród kapłanów egipskich. W opowieści Setmiego Ozyrys w wieku 12 lat dyskutuje jak równy z równymi z mędrcami w świątyni, tak jak Jezus, o czym opowiada Ewangelia. A co pan powie o chrzcie Jezusa? Proszę spojrzeć na ten obraz. Kapłan chrzci Faraona wodą z Nilu. To wszystko znajduje się w starych tekstach na egipskich obrazach i płaskorzeźbach. Proszę spojrzeć na ten obraz z 300 roku przed Chrystusem. Król Ptolomeusz korzy się przed Izydą, a ona mu mówi. Dam ci wszystkie królestwa ziemi. W Ewangelii szatan kusi Jezusa, mówiąc to samo, słowo w słowo. Co pan sądzi o cudach Jezusa? Widzi pan ten obraz uczty? Znajduje się on na grobie egipskim w Pacheri, 1500 lat przed Chrystusem. Przedstawia zamienienie wody w wino przez Faraona. Tego samego cudu dokona Jezus w Kanie Galilejskiej. I proszę policzyć dzbany. 1, 2, 3, 6. O co chodzi? O cudzie, jakiego dokonał Jezus, jest też 6 dzbanów. Teologowie ciągle zadają sobie pytanie, dlaczego 6? Ano dlatego, że skopiowano opowieść egipską. Czy to również Faraon pomnożył chleb i ryby? Nie. Uczynił to Bóg Sobk, o czym opowiadają teksty z piramid z 3000 roku przed Chrystusem. Sobk
To Bóg krokodyl daje biały chleb i ryby ludziom na brzegu jeziora Fajun i chodzi po wodach tego jeziora. Jeszcze jedna ciekawostka. Na gotyckich malowidłach przedstawiających cudowny połów ryb przez apostołów odkryłem, że te ryby to specjalny gatunek żyjący tylko w Nilu. Są jeszcze inne jakieś paralele? Opowieści o Sinue, 2000 rok przed Chrystusem. Jest on księciem, który boi się objąć władzę, opuszcza pałac, udaje się na pustynię między Beduinów, gdzie grozi mu wiele niebezpieczeństw. Ale Jezus wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. Tak jak król na ośle, czyli jako zwycięzca nad złem. Osioł w Egipcie oznacza Seta, Boga, który zabił Ozyrysa, którego pokonał Horus, syn Ozyrysa, i dosiadł go. A co z ostatnią wieczerzą? Ozyrys, Bóg zboża, umierający co roku, pozwala Egipcjanom żywić się swoim ciałem, chlebem. W tekstach z piramid zwany jest także panem wina. Ozyrys daje Izydzie do picia z kielicha swoją krew, by pamiętała o nim po jego śmierci. Czy zmartwychwstanie i niebowstąpienie są także kalką teologii faraońskiej? Istniał rytuał zmartwychwstania zmarłego faraona. Uczestniczyły w nim kobiety, po czym wstępował on do nieba. Czy Jezus świadomie powtarzał te wzory, czy też dopisali to potem ewangeliści? Jego teoria, czyli tego autora tej książki, jest moja. Opiszę tak. Moja teza jest inna. Ewangelie zostały napisane przez uczonych żydowsko-egipskich kapłanów ze świątyni Serapisa w Sakkarze w Egipcie, którzy słowo po słowie przetłumaczyli teksty egipskie. Tyle rzeczy pasujących do życia Jezusa przy Horusie. Pozostawiam wam do myślenia, czy to jest przypadek. Podobnie był Attis z Frygii, ale o tym może następnym razem, w następnym odcinku, gdyż będę nagrywał kilka odcinków na temat religii. To był pierwszy, a będzie ich jeszcze kilka.